nie chcę, żeby producenci byli anonimowi na tych opakowaniach, więc do tego też przygotowujemy odpowiednią zmianę przepisów, która no, jest w tej chwili poparta żywą dyskusją i rozmową. Myślę, że możemy, tylko przez długo nikt nie chciał tego zrobić i trochę sieci się do tego przyzwyczaiły. I akurat wykorzystują tą część prawa, która jest dla nich korzystna. Będziemy robić wszystko, żeby, ja będę robił wszystko, żeby ten problem z ukraińską granicą nie powrócił. Gościem Polski Rolnej jest dzisiaj Michał Kołodziejczak, sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Panie ministrze, bardzo konkretne pytanie. Zacznijmy od wielkich sieci handlowych, których jako związkowiec był pan ich takim wielkim krytykiem i to było na podstawie faktów. To nie była żadna demagogia, ale na podstawie faktów. Czy coś z tego zostało przyjęte w programie pana działania jako minister? Tak, wprowadzamy działania, przygotowujemy odpowiednie rozporządzenia, które mają chociażby na celu to, żeby odpowiednio znakować w Polsce produkty. To, z czymś wielkie sieci handlowe zawsze miały problem i czego zawsze unikały, czyli chociażby znakowanie kraju pochodzenia flagą danych produktów. I w tej chwili jesteśmy w trakcie prac nad rozporządzeniem, które będą regulowały te przepisy. I przy cenówce, przy warzywach i owocach chcę, żeby były flagi kraju pochodzenia. W tej chwili jesteśmy już po pierwszym etapie prac. Ten pierwszy etap zakładał zrobienie badań społecznych, żeby później można było notyfikować te przepisy w Unii Europejskiej. W tej chwili pisane jest takie rozporządzenie, które opiera się głównie właśnie o te założenia, o których mówiłem. Tam zawiera się też wiele szczegółów. Podejmujemy temat i prowadzimy w tej chwili taką żywą dyskusję w gronie związkowców i producentów, dostawców do supermarketów na temat marek własnych i ograniczenia ich ilości, albo wprowadzenia też w taki sposób zapisów, żeby marki własne nie były elementem zacierania się producentów. Znaczy marki własne powodują, że loga, na przykład w mleczarstwie, loga takich stracą na wartości, takich firm jak Mlekowita, Mlekpol, Piątnica, czy Sierpc. Mówię o tym, że po prostu to są, czy Polmlek, to są loga wypracowane przez lat. Dany zakład charakteryzują, mają swoją określoną wartość rynkową. Tak to wygląda niestety przez wiele lat. Mało kto zwracał na to uwagę. Mnie takie liberalne przepisy odnośnie marek własnych się nie podobają i nie chcę, żeby producenci byli anonimowi na tych opakowaniach, więc do tego też przygotowujemy odpowiednią zmianę przepisów, która no, jest w tej chwili poparta żywą dyskusją i rozmową. Bo na przykład ta ustawa z początku chyba 93 roku, o ile pamiętam, to marki własne, no to stosowanie 20%, ale nie ma w jakim okresie czasu, a wystarczy rok dopisać i jest to pusty przepis. Trzeba też doprecyzować czasu. Trzeba też no, na Zachodzie, w takich państwach jak Niemcy czy Francja, sieci handlowe są łaskawsze dla rolników. Na Zachodzie sieci wzrastały razem z grupami producenckimi, razem ze spółdzielniami rolniczymi, razem z rolnikami. W Polsce sieci wkroczyły, kiedy już były bardzo silne i narzuciły swoje warunki. To trochę inna geneza. No, niestety o nas rolników nie miał się kto wtedy zatroszczyć w tych czasach, kiedy sieci handlowe tak dynamicznie wchodziły i tutaj budowały swoją silną pozycję w Polsce. Według mnie przyszedł na to odpowiedni czas, żeby się za to wziąć. Trochę jest już późno, bo ta dominacja sieci handlowych jest ogromna. Zresztą te metody, których oni się trzymają, są nie do przyjęcia często. Niestety tak są konstruowane umowy chociażby z dostawcami na różne formy współpracy, że czy UOKiK, czy inne instytucje no, mają bardzo ciężko do tego wszystkiego się dobrać i wykazać, że coś jest niezgodne z prawem, mimo że wydawałoby się na pierwszy rzut oka, że faktycznie tak jest. Dlatego najpierw musimy stworzyć konkretne, szczegółowe przepisy, a później egzekwować ich przestrzeganie.
Ja mówię tak, że taką tezę, skoro każdy rząd nie odniósł sukcesu w walce z wielkimi sieciami, niezależnie od swojej barwy i temperatury politycznej, tutaj mówi, że jest jakaś nadzieja, to może niech to prawo na ogólnounijne dyktuje, jakie warunki handlu wielkosieciowego powinny być w każdym kraju. Akurat każde kraje mają dużo bardziej szczegółowe przepisy swoje wewnętrzne niż my. I to często od takich przepisów miejscowych, planów zagospodarowania to się bierze, czyli zamiast globalnie patrzy się lokalnie na to wszystko. No, my też nie możemy, panie redaktorze, patrzeć na to, że Unia Europejska nam wprowadzi jakieś przepisy, które będą coś ograniczały albo na coś pozwalały. To jest całkowicie według mnie, no, pokazywałoby, że my nic w Polsce nie możemy. Na razie nie możemy. Ale myślę, że możemy i tutaj się z tym nie zgodzę. Myślę, że możemy, tylko przez długo nikt nie chciał tego zrobić i trochę sieci się do tego przyzwyczaiły. I akurat wykorzystują tą część prawa, która jest dla nich korzystna. Czyli pan będzie pracował, żeby to prawo udoskonalić, tak? Panie Krzysztofie, ja pracuję nad tym. Tak, tak, ja wiem, że pan pracuje, tak. Bo kontrole były widoczne. Tak, ja tylko mówię, że to jest też pewien proces. To wszystko, tylko żeby objąć nie tylko owoce, warzywa, ale też pozostałą część asortymentu polskiego. Zaczynamy od tego, co jest na najprostsze i najłatwiejsze do zrobienia. I później ja będę chciał, żeby te przepisy też się rozszerzały. To jest pewna rewolucja i to tak trzeba też nazwać. Czyli ten motyw działania w obronie rolnika, jak pan walczył jako związkowiec z wielkimi sieciami, przeszedł na pana funkcję i pan tego nie zrezygnuje. Może pan to wyraźnie rolnikom powiedzieć? Oczywiście, że nie zrezygnuję. To jest dla mnie takie dość jasne. A procesy? Jakie ma pan jeszcze procesy z Biedronką? Nie, na razie wszystkie procesy zostały wygaszone. I skupiam się na pracy, żeby zmieniać przepisy. Jaka sytuacja jest na polach? Bo teraz, jeżeli chodzi o żniwa, czy coś jeszcze można konkretnego powiedzieć, jakie to są żniwa? Bo cząstkowe wiadomości wszyscy znamy. Dużo jest w internecie, w mediach społecznościowych, z których pan korzysta i to różne są opinie na ten temat. Opinie są bardzo różne na temat tego, co się dzieje. Niektórzy uważają, że plony są dużo niższe niż w roku poprzednim. Niektórzy uważają, że są trochę niższe. To też są, tak jak pan powiedział, cząstkowe informacje. Ja wiem, że rok był trudny i że te plony faktycznie są niższe u polskich rolników. Informacje z GUS-u, od izb rolniczych, czy też z ODR-ów wskazują na to, że one są niższe, jednak nie aż tak bardzo, jak też niektórzy przekazują, bo pewnie cząstkowo w niektórych miejscach kraju były trudne warunki. I tutaj wiemy, że są takie województwa, czy części województw, które wyjątkowo ucierpiały z powodu suszy. Na przykład mówimy tutaj o północno-wschodnim Mazowszu i tutaj warmińsko-mazurskie, częściowo podlaskie, które bardzo mocno ucierpiały z powodu suszy. Ale też początkowo mówiło się, że chociażby będzie mniej kukurydzy, że są mniejsze zasiewy, a później, że będą plony mniejsze. A tak doszliśmy do takiego momentu, kiedy przynajmniej do teraz w większości kraju, bo też nie powiemy, że wszędzie, ta kukurydza jest w dobrej kondycji. No i to są takie informacje, które pokazują, że będzie około 10 milionów ton, czyli plony mogą być nawet wyższe niż w roku poprzednim. Te łączne, ale co będzie, to się okaże. Tutaj to przede wszystkim chyba susza to jarem zaszkodziła i tu zbiory są słabsze. No i cześć oziemin. Punktowo była, przymrozki zaszkodziły wiosenne. Warunki były ekstremalne. Jeżeli tutaj mówimy o zbożach jarych, one są mniej zawsze odporne na suszę, są bardziej wrażliwe na to, że warunki atmosferyczne, pogodowe odciskają większe piętno. A w pana w okolicy, w pana powiecie, gdzie pan prowadzi gospodarstwo i w powiatach sąsiednich, jak przebiegają żniwa?
Można powiedzieć, że już chyba zakończone. Kiedy ja wyjeżdżałem dwa dni temu z domu, to widać, że wszystkie pola praktycznie są już, są ścierniska, niektóre są już uprawiane, zbierana jest słoma. Warunki akurat u nas były dobre, tylko że znowu ci, którzy mają ziemniaki czy kapustę w polu, patrzą, wyglądają na to, żeby jednak były opady deszczu. Tak, z jednej strony mówimy o zbożu w moim regionie, ale większość rolników w tym regionie żyje właśnie z uprawy warzyw, gdzie jest duży deficyt wody w tej chwili, a początkowo tej wody było aż za dużo w niektórych momentach i możemy dostrzegać chociażby dołki na polach, które w wielu miejscach są po prostu wygniłe. A w Pana gospodarstwie był jakiś zasiew zbóż? Było tylko trochę owsa. Mieliśmy około 1,5 hektara owsa, mamy kukurydzę, ziemniaki i kapustę w tym roku. A kukurydza, rozumiem, że zapowiada się nieźle, tak? Kukurydza zapowiada się nieźle. No teraz ten okres, no już każdy rolnik wie, że w tej chwili, jeżeli jakieś opady też będą, to już kiedy noc się wydłuża, to też tej wody na trochę dłużej starcza, chociaż niepokojące sygnały, które mówią o tym, że w przyszłym tygodniu upały mają być, to i na kukurydzy może się negatywnie odbić. Plony będą Pana zdaniem, bo tylko szacunkowo można mówić, nie ma jednoznacznych zbóż, jakie będą? Ciężko się wypowiadać, są bardzo różne w różnych miejscach kraju. Jedni twierdzą, że mają lepsze zbiory niż w tamtym roku, inni, że są gorsze i tutaj dyskusja na ten temat to trochę takie, ja mogę mówić o tym gdzieś, co widzę u siebie, tak? Nie, ale no, rok nie był prosty. Z ODR-ów ma Pan zyski. Mamy informacje z ODR-ów, mamy informacje od izb rolniczych, mamy informacje z GUS-u i one są bardzo rozbieżne. Jedni mówią, że plony mogą być mniejsze nawet od 10 do 20%, a znowu GUS mówi o tym, że one mogą być, że zbiory mogą być mniejsze około 4%. A tutaj trzeba poczekać na to, jak ruszy już handel, sprzedaż, będziemy wtedy mieć też dokładniejsze dane. Ale rok był trudny i to trzeba przyznać, jeżeli chodzi o uprawę. Tak, można powiedzieć, że 8-9% to jest realny spadek planowania zbóż, może być mniej w kraju, bo jednak były trudności, jare i te przymrozki też zaszkodziły. I pytanie tylko, czy to pomoże w prawidłowej cenie skupu? No. Według mnie zboże dobrej jakości, to które będzie miało wysokie wartości odpowiednich czynników, ono będzie poszukiwane. Ale co dokładnie będzie się działo, to pokaże też sezon. I tu już byli tacy, którzy chcieli wróżyć i przewidywać, jaki będzie sezon. Będzie sezon handlowy, każdy może robić to sam indywidualnie. Mogę wypowiadać się na ten temat, jak chociażby zbiory przebiegają w innych państwach, żeby rolnikom dać informacje, dać wiedzę, by mogli sami dostosować to, co chcą robić. Wielu rolników sprzedaje systematycznie, na przykład część w żniwa, część na jesień, część zostawia na wiosnę. Nie wszyscy zostawiają wszystko na wiosnę. No każdy ponosi jakieś ryzyko, z którym trzeba się liczyć. Mówi się, że ogólnie zbiory na świecie, na całym świecie pszenicy są bardzo zbliżone do roku poprzedniego, czyli ten bilans gdzieś się trzyma. Ale w Europie... Ale mniejsze, w Europie, w Rosji mniejsze, w Ukrainie mniejsze. W Azji wskazuje wszystko na to, że one będą mniejsze. W Chinach będzie mniej kukurydzy. Tak widać. To trzeba po prostu się mieć nadzieję, że to ruszy rynek światowy, no bo te ceny zbóż szczególnie paszowych nie są zadowalające. Nie są zadowalające i to jest też pewna obawa, że jeżeli tych zbóż paszowych będzie więcej, czyli tych zbóż o niższych parametrach będzie sporo, wtedy ci, którzy kupują, będą mogli tą sytuację wykorzystywać. A z drugiej strony będzie taki dysonans, gdzie zboża w tych właściwościach wysokich będą poszukiwane. I to jest coś, gdzie tutaj każdy musi zważyć, co robić z plonem, który zebrał. Na zakończenie takie pytanie, czy
Czy pan się spotyka, ma jeszcze czas, żeby się spotykać z młodymi rolnikami, z pana rówieśnikami z Agrounii, czy z całej Polski, czy pan tylko tutaj działa już w obrębie całego rolnictwa? To takie Bo ja pytanie. Chciałem zadać pytanie, jakie u nich są plony? Czy dzwonią, Michał, u mnie to jest, tamto to, czy coś? Są bardzo różne, chociażby na Lubelszczyźnie, gdy jedni mówią, że na przykład mieli dobry plon rzepaku, dobry plon pszenicy, ale na przykład ktoś, kto miał jarę zboża, to, no ale tutaj jest faktycznie słabo i to jest różnica kilkudziesięciu procent w stosunku do zimin. W różnych miejscach kraju ci ludzie, z którymi ja też mam bezpośredni kontakt, to są różne sygnały, ale też wiele zależy też od samego rolnika w takiej sytuacji. Też przecież to nie jest też tajemnicą, że różne systemy uprawy w jednym sezonie się sprawdzają, w drugim mniej się sprawdzają, ale przed sezonem nie wiadomo, jaki będzie rok. I tutaj nie da się tego dobrać i dostosować. Ale resort przewiduje jakąś pomoc suszową dla rolników? Tam, gdzie będą problemy, to dzisiaj ja mogę mówić o tym, że tutaj mam na biurku, przed chwilą doszły dokumenty odnośnie pomocy przymrozkowej, którą dzisiaj się zajmujemy. I faktycznie rolnicy, którzy mieli problemy, którzy mieli trudną sytuację, nie powinni zostawać sami w takim momencie. Tak? Choć część strat zawsze jest wliczona gdzieś w tą naszą pracę. Tak, w moim gospodarstwie też część ziemniaków wymiękła. I na wszystkich dołkach praktycznie, gdzie na niektórych polach takie niskie poziomy, to są nawet 30 czy 40% upraw, nie będzie to zbierać. Tak. No ale z tym się liczymy. I też ciężko kogoś obciążać, kogokolwiek, że taki rok był, to my też podejmujemy ryzyko, sadząc, czy sadzimy na tych działkach o niższym położeniu, czy o wyższym. No tak w rolnictwie zawsze było, że takie skrajności. Fabryka pod chmurką. Mam pytanie, czy obawiacie się napływu ukraińskiego zboża? W ogóle Ukrainy trzeba się obawiać, jeżeli chodzi o rolnictwo. Ja wiem, roku, to długofalowo wszystko to jest tego, ale czy w tym roku problem zboża może wyniknąć? W tej chwili widzimy, że tranzyt jest znikomy na tą chwilę. Praktycznie go nie ma. To są śladowe ilości w porównaniu do tego, co było. Ja prowadzę codzienny monitoring, raport tego, co się dzieje na granicy. Nawet tutaj u mnie na biurku jest teczka z informacjami z każdego dnia o sytuacji rynkowej, które ja dostaję w takiej formie, jak sobie zażyczyłem. I to jest codzienna analiza, patrzenie na to, co się dzieje, czy przypadkiem jakiś taki punkt trudny, nefralgiczny nie powstał, gdzie trzeba szybko zadziałać. Będziemy robić wszystko, żeby ten problem z ukraińską granicą nie powrócił. Wczoraj u mnie w biurze poselskim był rolnik, który protestował, który organizował też protesty w pewnej części kraju. I wie pan, dla mnie to było dość wyjątkowe spotkanie, bo on po kilku miesiącach przeprosił mnie za swoje zachowanie, bo faktycznie dość ostro wtedy wypowiadał się na mój temat, a sam przyznał, że to było mało czasu, że pewne procesy trwają dłużej. I nawet on sam, kiedy przemyślał kilka rzeczy, to przyznał, że był pod wpływem też pewnych emocji politycznych, które buzowały w kraju. I że niektóre gesty to było za dużo, że można było protestować, wskazywać na problem, ale że ta skala była po prostu nieadekwatna do tego, co się działo. To żadna satysfakcja słyszeć takie słowa, bo mam wrażenie, że my jako rolnicy możemy poprzez niektóre takie dość niepewne ruchy sami sobie szkodzić, czy sami się rozgrywać, bo dziś sytuacja nie jest prosta i nawet jeżeli ona w krótkim okresie może być dobra, to no nie wiadomo, co będzie dalej. Więc ja tam mam na zakończenie taki apel do ministra, kiedyś związkowca, że silne związki zawodowe, które będą reprezentowały interes gospodarczy rolników, a nie jakieś tam 200 czy 100 parę organizacji, gdzie każdy ma swoje interesiki. Tak powinno być.
Ja sam dzisiaj widzę, jaka jest duża potrzeba tego, żeby rozmawiać ze związkami, ze związkowcami, tymi, którzy reprezentują jakąś większą grupę rolników i są oni w jakiś sposób, no, można powiedzieć, zweryfikowani przez swoje organizacje. Przez ludzi po prostu. Żeby często rozmowa z pojedynczą osobą, ona bardzo często jest dobra i wartościowa, ale czasem łatwo komuś też niektóre rzeczy wyostrzyć, co później nie sprzyja rozwiązaniom, ale ja staram się rozmawiać i ze związkowcami, i z pojedynczymi rolnikami. Często rolnicy dzwonią do mnie bezpośrednio, prosząc o pewną pomoc czy kontakt. I zawsze odpowiadam pozytywnie na takie działania, nie weryfikując do końca, czy to związkowiec, czy pojedynczy rolnik. Dziękuję, panie ministrze, za rozmowę i do następnego razu. Dzięki, do następnego razu.